Próba genialna. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I kolejny dzień na budowie. A, te śruby, nie? Kołki metalowe, dziesiątki. Młotek już jest pod ręką. Na pewno. Dobra, od krótszej. Jak tu stoimy? No, tynk jest, to ona się prawie sama trzyma, nie? Na szczęście nie trzeba jej, nie wiadomo jak tutaj. Może... Na kołku robisz, czy jak? A, tutaj tak musisz być. Tu jest. Nie powiedz, nie zaznaczyłem sobie na wiedle, ile. Raz, dwa. O, o. O. No właśnie. Cegła. Mało, tak? Mają? No w betonie to trzymało, ja diabli, nie? A w cegle to nie pójdzie. No i mamy kłopot. No i teraz słyszeliście, mamy problem. Kołki metalowe się nie trzymają. Żadnej maści. Wszystko wychodzi. Będzie trzeba chyba skombinować zwykłe, plastikowe. Mam niestety tylko na stanie ósemki. Teściu pojechał poszukać u siebie. Jak nie znajdzie, to będzie trzeba jechać do sklepu. No nic nie zrobimy innego w tym temacie. Na wylot teraz to już jest lipa. Chociaż no upartego jeszcze można by było to zrobić na wylot, tylko z drugiej strony... Jak na wylot, to wyjdzie z 5 cm poniżej tego sufitu. Tylko, że tutaj by trzeba było z drugiej strony cyklować, żeby w żadne przewody nie trafić, bo tu akurat litania przewodów idzie. To sobie wezmę od razu dwie. Może nie zgubię. Tytytka włączona? Trzeba włączyć na ten. Z jednej strony pas by się przydał. Aha, to ja tu muszę od ściany. Za będę wkręty gubił jeden za drugim. O, nie ma to jak ten, sobie samemu zasłaniać. I kołek jednak za blisko blachy wyszedł. Tak? No. Kreska na blaszce czy pod blaszczką? No wyszła mi troszeczkę pod. No dobra, tak żeby łapała, nie? Tylko. No jak będziesz wkręcał, i tak ci może się przestawić. No pewnie tak, 10 razy. No, o dziwo. Mam na blasce. No mi nie wyszło, mi trochę podniosło. Ale to chyba jest deska wygięta. Dopiero może być. Jak śrubę dokręcimy. Nie wiem, co skręcać. Dobry. O ile dajemy na jedną stronę? Ale wygięło.
A będę, będzie trzeba. Tam zjebały. Dwie przedłużki założyć. Aż tak dobrze? No. O, może przeżyjemy. Ciekawe, czy to się nie podda, jak włożymy ten za mocno, ale chyba nie. Nie powiem. To na wtedy ten. Ustawi. Dobra. Przykręci z tamtej strony z belką. No tak jak bez belki. Dobra, zejdę se. Nie sapeszam, ale jeszcze żadnego wkręta nie zgubię. Zabędzie pierwszy. Będziesz miał okazję. Kurwa. Tu. To było gadać? No. Rzeczywiście je trzeba delikatnie przykręcać. Tak. Tak, żeby się nie przekręciły. O, słyszałem, słyszałem. Słyszałeś? Tak. Gdzie to, co innego było? Co to spadło? Blacha czy wkręt? Kolejna belka skręcona. No na szczęście dusza nie marzy. No mógł to tam zostać. Ja bym wsadził. Siedzi? Tam będzie podobnie? No. Dobra. Następne. Równam. To jest która strona równiejsza. To tu ustawiam pod blachy.
O ty. Byś musiała tam ściskami. Znowu to skręcę, tak. Co? Kostką to skręcę. Aha, no to kostką. Kolejna gotowa. No dawaj, bo jak tam pójdę, to od razu drabinę, przez drabinę muszę ten. Dobra, niosę. Konstrukcja praktycznie zakończona. Tu jeszcze może dojdą jeszcze ten stężenia jakieś. Pozostały deski po ścinaniu tutaj z tych z długości. I wam powiem, że nawet nieźle to wyszło. Oczywiście nie jest tak, że się nie buja posiemnica, bo oczywiście deski mają odchylenia w wysokości około 0,5 cm między sobą. Więc a nikt tutaj nie cyklował, żeby było idealnie, po co?
ale wam powiem, że tu jest, żebym was nie skłamał, bym powiedział, że równiej niż na syropie w domu. I to jest naprawdę solidne. Nie spodziewałem się tego. Wam powiem. Można się na tym, to się nawet nic nie ugina. Nic kompletnie. O. Luks. Ja jestem zadowolony wynajmniej, a to jest chyba najważniejsze. A teraz, to już nie w dzisiejszym filmie. Raczej wam pokażę efekt końcowy. Coś tu trzeba wymyśleć, żeby tu zrobić taką zabudowę. W sumie podłogę. Jednocześnie ta podłoga ma być stropem czy sufitem tutaj nad tym wejściem. I tak, żebym tam nie przygrzmocił głową, jak będę schodził po schodach. Czyli będzie musiało być wyżej niż jest to zrobione. O, tutaj w tym miejscu. Żebym się nie musiał tutaj schylać, będzie musiało być wyżej. A tutaj będzie zrobiony taki ala stopień. Tylko tutaj to rozdzielni, tu będzie zamknięte, tu będzie zamknięte, tu i tu. W pierwszym planie, jaki sobie w ogóle tutaj myślałem, żeby zrobić jeszcze, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj ta rozdzielnia wyjdzie. Dobrze mówię? Chyba tak. Chociaż właśnie nie pamiętam, czy ta rozdzielnia już była w planie. Ale wynajmniej, że tu miało być tylko takie barierki miały być i to miało być otwarte. I drzwi dopiero tam na dole. Wizualnie na pewno by to o wiele lepiej wyglądało. Ale ze względu na to, że te schody są wylane bezpośrednio na gruncie. Tu jest fundament, bloczki fundamentowe. Tam jest fundament. I to będzie generować, że tak powiem, dodatkowe koszta, bo to będzie wyciągać ciepło z wiatrołapu. Wiem, że to by było na pewno fajniej, gdyby tak tutaj te jakieś ala bajerki albo coś, jakieś palustrady były zrobione. Tu ładne kafeleczki, na dół zejście, tam drzwi. Miodzio by było. No ale te wszystkie schody by były lodowate. Jestem święcie o tym przekonany, więc zrezygnowałem z tego pomysłu. I tu będzie normalnie stawiana ścianka. Mamy już konstrukcję sufitu. Bardzo wysoką. I to tej konstrukcji będzie zrobiona ścianka. Tylko żeby tutaj tą ściankę też dokończyć, muszę mieć tą konstrukcję też zrobioną, bo ścianka musi wejść na to, co tutaj będzie, na ten podest. No ale to w przyszłości zobaczycie. Cześć i na razie. Do następnego.